Dzień dobry. W naszej lekcji z różą wracam do analizy latarnika Henryka Sienkiewicza, który w swoim utworze rozsławił drugiego wielkiego Polaka, Mickiewicza, określanego wieszczem narodowym. Dzisiaj więc czytam wam latarnika, ale mam też przed sobą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. To arcydzieło ukoiło serce starego Polaka, tytułowego bohatera noweli, o której mówię. Był to człowiek stary, lat 70 albo i więcej, ale czerstwy, mający ruchy i postawę żołnierza. Skąd jesteście? Jestem Polak. Coście robili dotąd? Tułałem się. Latarnik powinien lubić siedzieć na miejscu. Potrzebuję odpoczynku. Czy służyliście kiedy? Czy macie świadectwa uczciwej służby rządowej? Stary człowiek wyciągnął z zanadrza spowiały jedwabny szmat, podobny do strzępu starej chorągwi, rozwinął go i rzekł: oto są świadectwa. Ten krzyż dostałem w roku 30. Ten drugi jest hiszpański, z wojny karlistowskiej. Trzeci to legia francuska, czwarty otrzymałem na Węgrzech. Potem biłem się w Stanach przeciw południowcom, ale tam nie dają krzyżów, więc oto papier. Falkenbridge wziął papier i zaczął czytać. Skawiński. To jest wasze nazwisko. Dwie chorągwie zdobyte własnoręcznie w ataku na bagnety. Byliście walecznym żołnierzem. Potrafię być i sumiennym latarnikiem. Trzeba tam co dzień wchodzić po kilka razy na wieżę. Czy macie zdrowe nogi? Przeszedłem piechotą pleny. All right. Cóż, patriota, walczący w bitwach polsko-rosyjskich w czasie powstania listopadowego w 1830 roku, biorący udział w zrywach rewolucyjnych i narodowych w Europie, w tak zwanej wiośnie ludów, zasłużył na posadę latarnika w Aspinwell. Falkenbridge zaufał staremu. Tegoż samego wieczora czytam tekst. Gdy słońce stoczyło się na drugą stronę Międzymorza, a po dniu nastąpiła noc bez zmierzchu, nowy latarnik widocznie był już na miejscu, bo latarnia rzuciła jak zwykle na wody swoje stopy jaskrawego światła. Noc była zupełnie spokojna, cicha, prawdziwie podzwodnikowa, przesycona jasną mgłą, tworząca koło księżyca wielki, zabarwiony tęczowo krąg o miękkich, nieujętych brzegach. Morze tylko burzyło się, ponieważ przypływ zbierał. Skawiński stał na balkonie, tuż koło olbrzymich ognisk, podobny z dołu do małego, czarnego punkciku. Próbował zebrać myśli i objąć swe nowe położenie. Ale myśl jego była nadto pod naciskiem, by mogła snuć się prawidłowo. Czuł coś takiego, co czuje szczuty zwierz, gdy wreszcie schroni się przed pogonią na jakiejś niedostępnej skale lub w pieczarze. Nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju. Poczucie bezpieczeństwa zupełnie jakąś niewysłowioną rozkoszą napełniło jego duszę. Oto mógł na tej skale po prostu urągać dawnemu tułactwu, dawnym nieszczęściom i niepowodzeniom. Był on naprawdę jak okręt, któremu burza łamała maszty, rwała liny, żagle, którym rzucała od chmur na dno morza, który biła falą, pluła pianą, a który jednak zawinął do portu. Posada Skawińskiego dała mu poczucie osiągnięcia najwyższej wartości, którą była dla niego praca.
była jego marzeniem. U schyłku lat zapragnął wyciszenia. I to wyciszenie przyszło. Otrzymał pracę. Zatopił się w niej. Wchłonął ją w siebie. Żył nią i szanował etos pracy. Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Jak często my poszukujemy najlepszej pracy dla siebie. Uczymy się, kończymy studia i tylko po to, by w przyszłości osiągnąć wymarzony zawód. I kiedy przyjmujemy się do pracy, która jest nam droga, odczuwamy pełnię życia, bo powtórzę za Norwidem. Piękno po to jest, by zachwycało. Do pracy praca, by się z martwych wstawało. Praca jest wartością i trzeba ją kochać. Ale żeby ją kochać, trzeba ją wybrać sercem. Wtedy będzie nam droga. Pamiętajcie o tym. Zawsze. Powtarzam wam to. Wracam więc do lektury. Skamiński otrzymał pracę. Zatopił się w niej. Wchłonął ją w siebie. Przechodzę więc do opowieści. Zachwycajcie się słowem. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Dzień do dnia staje się podobny jak dwa paciorki różańca. I chyba zmiany pogody stanowią jedyną rozmaitość. Skamiński jednak. Tu zatrzymam się. Wrócę do tego tekstu w następnej lekcji z różą. Zapraszam.